Z okazji polskiej kwietniowej wiosny planowałam ubrać się w wełniany sweter, ale stwierdziłam, że już poudaję, że jest ciepło. Chociaż może teraz, kiedy oglądacie ten film, jest piękna pogoda, więc już nie marudzę. Nie marudzę na start. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam z powrotem, choć mówię to w zasadzie do siebie, bo wy widzicie mnie tutaj co tydzień, a ja witam siebie z powrotem w tych okolicznościach przyrody, czyli w moim warszawskim mieszkaniu. I zapraszam Was bardzo serdecznie na inspirację marca. Marzec to bardzo długi miesiąc, szczególnie po lutym, który jest króciutki. Powiem Wam, że tyle się wydarzyło u mnie w marcu. To był tak niesamowity czas, że mam wrażenie, że przeżyłam w ogóle jakieś różne życia i różne miesiące. Na pewno doświadczyłam różnych pór roku, więc był to niesamowity miesiąc i z przyjemnością podzielę się z Wami moimi inspiracjami, ale najpierw sprawdzę, czy wszystko się nagrywa, dlatego że mam jednak pewne problemy z kontrolą. Na początek, moi mili, ogromne podziękowania dla Was. W marcu, niedawno, pod koniec marca, miała miejsce premiera mojego foodbooka 2.0. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, że 5 lat temu wydałam swojego pierwszego e-booka, jedynego e-booka kulinarnego w zasadzie, i postanowiłam odświeżyć ten projekt, a raczej zrobić coś zupełnie nowego i podzielić się z Wami tym, co ja jem na co dzień od lat, podzielić się całą taką moją metodą budowania posiłków. Opowiadam o swojej filozofii jedzenia, o wszelakich zasadach, a w zasadzie takiej strukturze i wartościach, na których opieram to, w jaki sposób się odżywiam i w jaki sposób gotuję na co dzień. I bardzo chciałabym podziękować wszystkim tym osobom, które zakupiły foodbooka, a tym, które nie zakupiły też, za to, że jesteście i towarzyszycie mi tutaj. Ale bardzo dziękuję tym, którzy korzystają już z foodbooka, ponieważ to wiele dla mnie znaczy i cieszę się, że ta wiedza może iść dalej i że Wy teraz też macie te narzędzia, żeby po prostu gotować sobie pysznie w domu w sposób prosty, zdrowy, naprawdę nieskomplikowany i sezonowy, dobry dla planety i dobry dla Was. Także bardzo mnie to wzrusza, bardzo się cieszę. Foodbook jest oczywiście dostępny nieustannie na mojej stronie karolinasobańska.com/sklep albo ukośnik foodbook. Jest też wersja z audiobookiem, gdzie ja tę część taką bardziej opisową, teoretyczną czytam. W foodbooku jest naprawdę masa bowli, inspiracji, połączeń smakowych, moich zdjęć, które zbierałam przez lata, więc myślę, że dla osób, które gdzieś tam się inspirowały moim stylem jedzenia, to jest taki gotowy pakiet. Wszystkie pytania są już zaopiekowane i wszystkie posiłki przy okazji. Także to tak słowem wstępu, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję i strasznie się cieszę, szczególnie, że byłam w ogóle na drugim końcu świata, więc też mam wrażenie, że teraz dopiero wiele rzeczy, które się wydarzyły, do mnie dociera. Ale przechodząc do konkretnych inspiracji, mój e-book może być moją inspiracją. W sumie czemu nie? Inspiracją jest na pewno to doświadczenie, też tworzenie tego produktu w teamie, to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo wartościowym dla mnie procesem. No ale część z Was może wie, nie jest to tajemnicą, że w marcu byłam w Australii i wspominałam Wam miesiąc temu, kiedy nagrywałam w ogóle z końca świata, nie mogę w to uwierzyć, słuchajcie, naprawdę, że jestem w Byron Bay i może powiem kilka słów o tym miejscu w kolejnych inspiracjach. Na pewno Byron jest miejscem, które trafia na tę listę. Spędziłam tam większość czasu w marcu, no tak do 20 marca. Jest to miejsce, o którym pewnie wiele osób nie słyszało i planuję w najbliższym czasie, właśnie może tutaj zrobię już pierwszą dygresję, planuję Q&A na tematy wszelakie, ale gdzieś tam z fokusem na Australię czy na e-booka, ale możecie pytać o wszystko. Więc jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to zadajcie je koniecznie tutaj w komentarzach. Też będę wrzucać okienko na Instagramie, ale planuję zrobić dla Was duży film z pytaniami i odpowiedziami tutaj. Także tam może będzie więcej przestrzeni na to, Byron, ale oczywiście tak jakby zaznaczam, że asystent jest ze mną, jak zawsze. Asystent komputer i a widzicie? Pomyliłam, bo tutaj sobie pięknie wszystko ułożyłam i skręciłam na temat Byron, omijając w ogóle temat jedzenia.
to zróbmy tak. Zanim wam powiem, dlaczego Byron jest takie fajne, trzy słowa jeszcze na temat jedzenia, które miało pójść przed tym. Nasze odkrycie, mówię nasze, bo mieszkałam w Australii z moją przyjaciółką, to był Impossible Burger, czyli wegańska alternatywa dla burgera. Coś przepysznego, on jest na bazie soi, jest trochę przetworzony, ale umówmy się, raz na jakiś czas, szczególnie kiedy robimy grilla. My miałyśmy dosyć sporą zajawkę na grilla, nie ukrywam. Szczególnie surrealistycznie brzmiało i odczuwało się to, że robimy grilla w lutym czy w marcu. I na grilla wrzucałyśmy różne warzywa i do tego robiłyśmy sobie burgery, jakieś pyszne sosiki. Naprawdę polecam, warto czekać do lata, moi drodzy. Impossible Burger, naprawdę pyszka. I druga rzecz jeszcze z kategorii jedzenia, to jest też może zakrywające o wellness, to jest temat, o którym mówiłam wielokrotnie, a mianowicie picie octu w ciągu dnia dla wyregulowania poziomu cukru we krwi i przede wszystkim przed posiłkami, ale mała rzecz, o której chciałabym powiedzieć dzisiaj, to jest coś, na co też zwrócono mi uwagę parę razy, ja sobie to gdzieś tam przeanalizowałam i doszłam do tego, że rzeczywiście polecam pić ocet przez słomkę, bo jednak ocet powoduje osad na naszych zębach, może uszkadzać szkliwo, szczególnie jeżeli pijemy go dużo, to po prostu rekomenduję wam sobie pić go przez słomkę. Koniec wywodu. Mówiąc to, czuję lekkie ssanie w brzuchu, dlatego że jestem, moi drodzy, po raz, nie wiem, który, piąty, szósty w życiu, muszę to policzyć, na detoksie medycyny chińskiej. Więc nie mówiłam chyba o tym nigdy tutaj na YouTubie, ale jestem też bardzo ciekawa, czy dla was ten temat jest interesujący. Jeśli tak, to może zrobię taki jeden dzień z życia na detoksie i trochę więcej opowiem o tym, dlaczego robię detoksy TCM. Oczywiście są na ten temat podcasty, ale chyba, słuchajcie, dawno nie rozmawiałam, dawno nie miałam nagrań, bo jestem dzisiaj bardzo rozmowna. Dajcie w każdym razie znać. My wracamy do Byron Bay. To jest miejsce, które zakładam dla wielu osób jest nieznane. Nie jest to miejsce, o którym się mówi, kiedy omawia się tematy podróży do Australii, ale to jest miasteczko, o którym ja słyszałam od dawna, bardzo chciałam je odwiedzić i rzeczywiście to było takie niesamowite doznanie, kiedy obie z Justyną stwierdziliśmy, że tak, to jest to miejsce, gdzie chcemy się osiedlić na kilka tygodni, finalnie wyszło na miesiąc. Ja się śmieję, że to jest takie małe, duże miasto. To jest miejsce, które spełnia wszystkie moje wymagania dużego miasta, będąc małym miasteczkiem, czyli mamy kawiarnię, mamy restaurację, mamy studia jogi, pilatesu, mamy bardzo ciekawych ludzi też z branży kreatywnej czy nawet wellnessowej, a jednocześnie nie ma tych wszystkich rzeczy, których ja w mieście nie lubię, czyli nie wiem, nie ma korków, nie ma zanieczyszczenia, nie ma dalekich odległości, ludzie żyją powoli, nie ma tego pędu, zgiełku, jest przyroda, ocean, cudowne domy, to też jest bardzo ważne, jest bardzo estetycznie pod każdym względem, więc to jest takie miejsce, które naprawdę zachwyciło mnie tym, że wszystko się tam zgadzało. Był to czas trochę taki, powiedziałabym, nawet bajkowy, bo to jest dla mnie troszkę alternatywna rzeczywistość i na temat moich przemyśleń odnośnie życia w Australii mogłabym również zrobić osobny odcinek, znaczy zrobię pewnie odcinek, właśnie ten Q&A, dlatego że finalnie jest to miejsce, gdzie spędziłam miesiąc i płakałam wyjeżdżając, ale jednocześnie wiedziałam, że ta podróż się kończy, także słyszałam o Byron, że jest to takie miejsce, do którego się przyjeżdża po coś tam ma się przeżyć i jedzie się dalej w swoją podróż życiową. Także było to niesamowite miejsce i nie mogłam o nim nie powiedzieć. I kolejną rzeczą, która stała się moją inspiracją, co jest oczywiście ściśle powiązane z Byron Bay, całą tą okolicą, to było to, jak obserwowałam lokalnych mieszkańców i jak oni i ich styl życia dawał mi do myślenia i bardzo mnie wzruszał i inspirował. Ja to sobie tak ujęłam w zdaniu: lokalne życie z poszanowaniem natury. To się naprawdę obserwuje. Tam jest bardzo dużo osób, które przeprowadziły się do Byron z dużych miast. To jest też dosyć drogie miejsce, więc ono utrzymuje standard niestety dużego miasta, jeśli chodzi o ceny produktów czy nieruchomości. Ale wiele osób, które nie chciało tych rzeczy, o których wspomniałam w kontekście dużych miast, doświadczać na co dzień, po prostu się tam przeniosło. Jest to naprawdę taka społeczność, która bardzo, bardzo dba o ziemię, na której żyje.
czy to są farmers market, czyli te targi rolników, czy to są różne butiki rzemieślnicze, wspieranie lokalnych biznesów, nie wiem, dbanie o to, żeby surowce były ponownie wykorzystywane, absolutnie arcyczyste miejsce, gotowanie sezonowe, lokalne, tak jak powiedziałam po raz 10, to było niesamowite. I to nie jest trend, to nie jest jakaś, że może Byron jest bańką, ale to naprawdę jest cała społeczność, która w ten sposób funkcjonuje i było to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo inspirujące i też powiedziałam o tym, że targi rolników i targi rolników i chciałabym tutaj na sekundę się zatrzymać. To jest taka rzecz, która bardzo mnie zachwyciła w Australii. Oczywiście to wszystko, co mówię, jest na podstawie moich doznań, moich doświadczeń z tego wycinka, który widziałam, zaznaczam. Ja to nazywam równością zawodową. To, że nie ma jakiejś takiej dyskryminacji względem tego, czy ktoś skończył studia, jaki wykonuje zawód, idziesz na taki targ i masz rolników super ubranych, fajnych gości czy kobiety, ludzi, którzy są przyjaciółmi z tymi samymi osobami, które przyjeżdżają tam kupić te produkty i to było też świetne widzieć społeczeństwo, które naprawdę jest równe i to, jak można zupełnie inaczej odbierać zawody, które na przykład w naszym kraju są stygmatyzowane, więc tutaj kolejna rzecz, której możemy się nauczyć od Australii. Mam nadzieję, że zadacie mi o to pytanie o to, bo wtedy będę mogła to więcej powiedzieć, bo dużo mam przemyśleń i też napisałam na ten temat post na blogu, który będzie niedługo opublikowany, więc mam nadzieję, że zaspokoi ciekawość wszystkich, których interesuje to życie w Australii. Taką małą inspiracją, którą też sobie dodałam, to są popołudnia na plaży i w ogóle mieszkanie blisko wody. W małych miejscowościach, gdzie nie ma tylu atrakcji, nie ma tylu bodźców, mam wrażenie, że jest też mniejsze ciśnienie, żeby robić więcej i to jest ogromny plus na przykład dla takiej osoby jak ja, gdzie ja będąc w mieście mam cały czas poczucie, że powinnam gdzieś być i jakoś sobie ten czas organizować, natomiast tamtych opcji tyle nie było i to było bardzo uwalniające i możliwość przy oczywiście sprzyjającej pogodzie, tam ta pogoda była przecudowna, pojechania sobie w południu na plażę i przez to, że jest tak pięknie i to jest takie no właśnie piękne, wyciszające i też dobre dla nas, człowiek nie czuje jakiegoś takiego poczucia, ani że marnuje czas, na przykład tutaj bym teraz stwierdziła, dobra, rzucam to i oglądam serial i tak potrafi w pełni wypocząć, łącząc się z naturą. Ja też ostatnio słuchałam czegoś, nie pamiętam co to było, ale ktoś właśnie powiedział, że bycie nad wodą, na ziemi, na plaży, w cieple jest bardzo, bardzo, bardzo kojące i uspokajające, wyciszające dla układu nerwowego. Jak wiemy, układ nerwowy jest, dbanie o wyciszenie układu nerwowego jest jednym z największych trendów wellness w tym roku, więc ja to bardzo czułam, że jako osoba, która ma problem z odpoczywaniem, tam bez problemu spędzałam kilka godzin dziennie na plaży i czułam, że jestem po prostu dokładnie tam, gdzie powinnam być. Przerwa na picia. I idąc dalej, jedną z rzeczy, którą chciałam zaliczyć, przetestować w tym roku, chociaż już od dawna, była yoga kundalini i pomyślałam sobie, czy jest lepsze miejsce, żeby tego doświadczyć, jak Byron Bay, duchowa stolica Australii, więc wybrałam się na zajęcia, bardzo mi się podobały i pomyślałam, że Wam kilka słów o tym powiem, zresztą miesiąc temu mówiłam o tym, że Australia bardzo motywuje do aktywności sportowej, ja pobiłam jakieś rekordy swojego zaangażowania w ćwiczenia właśnie w Byron, bo kupiłam sobie karnet na zajęcia i powiem Wam, że tutaj muszę też dygresja tysiąc zrobić wzmiankę, że poziom zajęć jogi tam był niesamowity, poziom zaawansowania, ale też jakby łączenia techniki, takiej porządności, robienia tego naprawdę zgodnie ze sztuką, z tym elementem duchowym, ale nie pretensjonalnym i jeszcze z elementem atletyczności, jakby tam też się wszystko zgadzało, super to było, niezależnie od tego praktycznie do jakiego nauczyciela bym nie poszła, więc to było wspaniałe doświadczenie, powiem Wam szczerze, jednocześnie cudowna też estetyka zajęć, tych sal, ale bez takiego na przykład kalifornijskiego poczucia, że jest to jakiś pokaz mody, super, naprawdę super, super, super miejsce, ale jednocześnie na przykład zajęcia na reformerach pilatesu, które były bardzo powszechne, tam, są tam bardzo popularne, były dla mnie jak siłka, tam już nie było tego pro podejścia, tylko tam było podejście po prostu, robimy powtórzenia, robimy skłony, naprawdę było hardkorowo, zimno mi jest, masakra.
Już nie marudzę. No i była też joga kundalini, na którą bardzo chciałam pójść, więc kilka słów, słuchajcie, teorii. Kundalini to starożytna forma jogi, która skupia się na pobudzeniu i wykorzystaniu energii kundalini, uważanej za pierwotną, twórczą siłę, która istnieje u podstawy kręgosłupa każdej osoby. Praktyka kundalini łączy w sobie asany, czyli pozycje, pranayamy, ćwiczenia oddechowe oraz mantry, słowa lub dźwięki mające duchowe znaczenie. Oraz, jeszcze jedno oraz, medytację, aby pomóc w przebudzeniu tej energii, skierować ją w górę przez 7 czakr energetycznych centrów wzdłuż kręgosłupa. To jeszcze dodam. Przebudzenie energii kundalini może prowadzić do oczyszczenia, uzdrowienia ciała, większej świadomości, głębszych wglądów w naturę rzeczywistości, rozwijania umiejętności intuicyjnych oraz doświadczenia głębokiego poczucia jedności ze wszystkim, co istnieje. Wspaniałe, wspaniałe. Moja główna intencja pobudzenia energii kundalini była związana z kreatywnością i z kobiecością. Byłam 2 razy na zajęciach, więc nie wiem, czy się mogę opowiedzieć, ale na pewno to uczucie takiego wyciszenia, takiego połączenia z taką swoją wewnętrzną mądrością, takiego osadzenia w sobie i poczucia jedności ze wszystkim. Poczułam to, testowałam to, pamiętam, właśnie wróciłam do mieszkania po takich zajęciach i akurat była jakaś drama w mieszkaniu i widziałam, jak zupełnie z innego miejsca weszłam w tę sytuację i to było super, więc dajcie znać. Zresztą pisałam do Was ostatnio, mówiłam do Was przy daily vlogu, że ten temat mnie interesuje, więc ponawiam pytanie. Jeżeli macie jakieś fajne adresy kundalini w Polsce albo może online'owe, to dajcie koniecznie znać. I tak jak mówiłam właśnie o tym, że te zajęcia jogi były bardzo, bardzo pro, to dowiedziałam się bardzo dużo, były cudowne medytacje, były cudowne ćwiczenia oddechowe, które były częścią praktycznie każdych zajęć, niezależnie od tego, jaki to był styl, jaki to był nauczyciel. I jedna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest taki oddech, którego się nauczyłam, to jest oddech 3-6-9, to jest oczywiście, wracając do tego układu nerwowego, wspaniały oddech, który pomaga nam, a raczej przypomina nam o tym, że my możemy wyregulować swój układ nerwowy, to my możemy się wyciszyć, to my możemy sprawić, że będziemy znowu czuć się stabilni. To wszystko jest w naszych rękach poprzez tak proste narzędzie, jakim może być oddech, jakim jest oddech. I oddech 3-6-9 polega na tym, że na 3 bierzemy wdech, czyli liczymy sobie wdech 1, 2, 3, następnie wstrzymujemy oddech na 6, czyli przez 6 sekund jest bezdech u góry, i po 6 wydychamy powietrze powoli na 9. Także jest to bardzo, bardzo wyciszający oddech. Im większa jest ta różnica między wdechem a wydechem, czyli im dłuższy jest wydech, tym bardziej jest to wyciszająca, relaksująca technika. Bardzo Wam ją polecam. Ilekroć mam taki moment, że czuję się pobudzona, na przykład jak wstanę rano i próbuję medytować, to jest taki oddech, który bardzo fajnie przygotowuje mi taką bazę. Także bardzo Wam polecam oddech 3-6-9. I jeszcze jedna rzecz wellnessowa, moi drodzy, która jest związana z oddechem i to jest coś, czego się po sobie nie spodziewałam, bo myślałam, że to po prostu nie jest dla mnie. I w kontekście cold therapies, czyli działania zimnem, zimne prysznice wydawały mi się być maksimum moich możliwości, ale pewnie i tak latem, a dowiedziałam się, że one o wiele mniej skuteczne są latem, bo latem z założenia jest nam ciepło i ten efekt szoku nie jest aż tak intensywny, a o to tutaj chodzi mimo wszystko, więc ja zdecydowałam się spróbować cold plunge i tylko dlatego, że dostałam darmowy voucher na to i stwierdziłam, dobra, może to znaczy, że czas to sprawdzić. I byłam na takim cold plunge, czyli na kąpieli w lodowatej wodzie. Mamy tam 2 zbiorniki, w jednym jest woda, która ma 40 stopni albo więcej, moim zdaniem ona miała więcej, 50, ponad 50, i w drugiej jest woda, która ma 4 stopnie. Więc wchodzimy sobie, no w sensie ja nie jestem mistrzynią, jeśli chodzi o to, jaka jest technika, ale wchodzimy sobie na zmianę, na jakieś tam od minuty do 3, do jednego, do drugiego zbiornika. No i słuchajcie, przeżyłam. Generalnie jeśli chodzi o benefity związane z tym cold plunges, to jest przede wszystkim wpływanie na naszą odporność organizmu, zarówno tą psychiczną, jak i odporność, czyli nasz układ immunologiczny. Ma też dobry wpływ na sen, na wszelkie stany zapalne, na regenerację szybszą po intensywnych ćwiczeniach. Wpływa też korzystnie na kondycję naszej skóry. Może być pomocne w walce z migrenami, no i sprawia, że wydzielają się endorfiny, więc po prostu jesteśmy szczęśliwi. I ja takiego efektu się spodziewałam, bo kiedyś robiłam morsowanie, ale tutaj efekt był u mnie inny. Słuchajcie, nie czułam nawet szczęścia, to czułam taki spokój, czułam taką nicość
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Po prostu czułam, no czułam taką przyjemną pustkę, chociaż to brzmi jak oksymoron. Cudowne to było i to też jest ciekawe, jak inaczej płynie czas, kiedy jest się w takim zimnie. Ja myślałam, że minął mi szybciej, to było ciekawe, bo obawiałam się, że po prostu będę odliczać każdą sekundę, a finalnie nagle okazywało się, że minęło 1,5 minuty. To było bardzo interesujące, ale to, co Wam polecam, znaczy to, co ja odkryłam u siebie, to było, kiedy kąpałam się w jeziorze latem, nienawidzę zimnej wody, tak zaznaczę, to było to, że zdałam sobie sprawę, że kiedy jesteś w zimnej wodzie, to nie ma Ci być ciepło. Wiem, bardzo odkrywcze, ale ja mam wrażenie, że wchodziłam do tych zimnych zbiorników z takim poczuciem, że będzie mi miło. No nie, właśnie o to chodzi. Jest Ci niemiło i niekomfortowo. I przyjęcie tego, że teraz czujesz się średnio, ale długoterminowo będziesz czuć się super, tylko nie próbujesz na siłę sprawić albo po prostu, nie wiem, wściekać się na tą wodę, że jest taka zimna, mi to bardzo dużo dało. I też skupiałam się na oddechu i myślałam o tym, jak w miejscu, gdzie dotyka mojego ciała końcówka wody, po prostu czuję, jakby ktoś mi wbijał igły. To było strasznie dziwne, ale efekt był wspaniały, więc polecam, jeżeli znacie w Warszawie jakieś miejsce, gdzie można robić cold plunges, to dajcie mi znać, ponieważ ja nie znam, a bardzo chętnie się dowiem. I jeszcze powiązana rzecz inspiracyjna, moi drodzy, to w czymś trzeba ten cold plunge zrobić i jeżeli macie możliwość zamówienia sobie stroju kąpielowego z australijskiej marki, to polecam. Ja akurat kupiłam sobie bikini z marki, o Boże, teraz zapomniałam, jak się nazywa. Wow, hit. Fej, tak, super. To jest w ogóle niebała ziemia, naprawdę. Cudowna jakość, one są niesamowicie wytrzymałe, więc polecam Wam bardzo serdecznie. To bardziej może jako dygresja, też nie polecam zamawiać z drugiego końca świata strojów, ale jeżeli będziecie mieli taką szansę, to warto. Lecimy dalej. Wyjechałam z Byron, całkowicie zmieniła się okoliczność, to jest druga część mojego marcowego życia. Wjechałam do stanu Victoria, poleciałam do Melbourne, tam już mamy klimat bardziej taki umiarkowano śródziemnomorski, powiedzmy, jest chłodniej, więc nagle z tropików wylądowałam, słuchajcie, w takim wrześniu, w takiej wczesnej jesieni, co było lekkim szokiem, mam wrażenie, że pomimo braku zmiany czasu miałam jetlag, ale było wspaniale i myślę, że to też była taka dobra tranzycja z Australii do Polski i moim ogromnym, ogromnym, ogromnym ulubieńcem jest oczywiście samo Melbourne. Melbourne to jest miasto, po którym ja się spodziewałam, że mi się spodoba, więc oczekiwania były wysokie. Nie wiedziałam, czy tam pojadę, bo nie wiedziałam, jak ułoży się cały plan wycieczki, ale słyszałam, że jest to miejsce, gdzie narodziła się kawa speciality, czy jest to miejsce bardzo takie restauracyjno-artystyczne. Byłam bardzo podekscytowana i nie wiem, co wpłynęło na to, że uważam, że to miasto jest takie świetne, ale może to była też pogoda, bo niebieskie niebo na pewno ułatwia i wspiera to, że jakieś miejsce jest odbierane przez nas bardziej pozytywnie. I tak jak podobał mi się ten styl życia, plażka, kręcone włosy, yoga i spacery na markety, to czułam, że obudziła się we mnie po prostu wewnętrzny mieszczucha i jak wylądowałam, to miałam takie, Boże, jestem sobą, więc to też pokazuje, może też jak różne mam oblicza, ale Melbourne było wspaniałe, cudowne wystawy, świetne galerie sztuki, bardzo dużo o sztuce tak zwanych First Nations, pierwszych narodów, czyli tutaj mamy na myśli rdzennych mieszkańców Australii, aborygenów i to jest kolejny bardzo smutny temat. W Australii na pewno bardzo jawnie mówi się o historii tego kraju, bardzo jawnie okazuje się skruchę i wszędzie, gdzie to możliwe, widziałam próby uwzględnienia i docenienia ludności rdzennej, ale mimo wszystko przeglądanie tych wystaw pokazało mi, jak straszna jest historia tego kraju, a gdzieś tam wcześniej się nad tym tak bardzo nie zastanawiałam, bo nie było to tak mocno adresowane w miejscach, gdzie byłam przez poprzednie tygodnie, chociaż powiem Wam, że na początku zajęć jogi wielu nauczycieli mówiło, że chcą uhonorować dany teren, który należy do danej mniejszości.
Także też było bardzo, bardzo wzruszające. Super kolekcje w Melbourne sztuki współczesnej. Oprócz tego naprawdę, jeśli chodzi o restauracje, kawiarnie, oferta jest niesamowita i kawa jest naprawdę świetna. Ja gdzieś tam wjechałam do Australii z ogromnymi oczekiwaniami, jeśli chodzi o kawę, jako że to jest po prostu kolebka kawy speciality, to powiem Wam szczerze, że Sydney mnie troszeczkę rozczarowało i wiele miejsc pokazało mi, że okej, oni rzeczywiście piją dobrą kawę, ale to często jest kawa mocno palona, bo oni preferują kawę mleczną, więc jeśli chodzi o przelewy, one były dosyć intensywne, metody alternatywne były rzadziej spotykane, co akurat dla mnie nie było aż takim dużym problemem. Ja lubię te mocne przelewy, mówi ta osoba na toksie medycyny chińskiej, która nie widziała kawy od tygodnia. Pozdrawiam. Ale Melbourne nadrobiło naprawdę te kawiarnie speciality, to były po prostu przedsiębiorstwa, to były miejsca, gdzie było po prostu 5 różnych, 10 nawet stanowisk pod różne espresso, gdzie było całe menu kawowe z rozpisanymi metodami, profilami smakowymi, różnymi rekomendacjami, gdzie można było sobie wybrać właśnie espresso do swojego flata, ale też przelewy były przeróżne, więc byłam zachwycona i Melbourne jest naprawdę cudownym miejscem, ale z tego miejsca też właśnie chciałabym podkreślić, jak kawiarnie speciality w Polsce trzymają poziom i tak jak Pilates trzymam poziom, kawa też trzymam poziom, więc jak to Karolina Smańska na wyjeździe poza Europą, jestem niezmiennie wdzięczna za to, że jestem Europejką, mam dostęp do takich wspaniałych rzeczy na co dzień. Kolejna, moi mili, inspiracja to jest solowy road trip. Ja miałam różne takie kamienie milowe swojej historii prowadzenia samochodu. Pierwszy trip w COVID-zie, samotny po Polsce, następnie wypożyczenie samochodu za granicą w różnych miejscach, potem było prowadzenie po lewej stronie, o którym mówiłam ostatnio, prowadzenie vana, o którym mówiłam ostatnio i teraz zrobienie sobie solowego road tripa. Naprawdę przełamałam bardzo wiele jakichś takich swoich obaw, przede wszystkim też bycie samemu, odkrywanie, bycie w trasie, to był dla mnie też niesamowity proces, taki mój wewnętrzny, przepracowywania różnych swoich rzeczy. Z drugiej strony pokazało mi to, że jestem w stanie naprawdę prowadzić w każdych warunkach, nie wiem, parkować, wjeżdżać na prom, to było bardzo wzruszające, kiedy wjechałam na prom, bo wcześniej wydawało mi się, że na prom potrafię wjechać tylko nie mój tata, więc to było zabawne, udało się, ale to, co było najbardziej takie zmieniające życie, to było to, że ja po raz pierwszy zrobiłam coś totalnie bez planu. Jechałam przed siebie i decydowałam na bieżąco, gdzie się zatrzymuję, gdzie jadę, gdzie będę nocować. Nie miałam nic zarezerwowane do przodu. To było bardzo, bardzo, bardzo poza strefą mojego komfortu. I pokazałam sobie, że po pierwsze nic się nie stanie, po drugie wtedy jest najfajniej, bo działy się niesamowite rzeczy i wszystko to, co przychodziło do mnie właśnie bez planu, było po prostu najlepsze, jakie mogłam sobie wyobrazić, więc to było niesamowite, niesamowite doświadczenie. No i właśnie jadąc sobie tym autem, będąc samą już w Wiktorii całej, miałam możliwość, boże, mam taką gęsią skórkę, jest tak zimno u mnie w mieszkaniu, mam włączone kaloryfery, w ogóle dramat. W każdym razie miałam okazję posłuchać troszkę podcastów, więc mam dla Was kilka polecajek i na tym zakończymy. To będą polecajki, tak mi się wydaje, polecajki podcastowe i filmowe. Pierwszy podcast to jest podcast, który Wam bardzo polecam, to jest Human Design autorstwa Jenny Zoe, mojej po prostu guru Human Design i to jest odcinek o kabali, o systemie, właśnie może ja po prostu jeszcze mam tutaj kabała, dobra. System filozoficzny zakładający stworzenie wszechświata przy pomocy sefir oddzielających go od boskiego ideału. Okej, nieważne. W każdym razie jest to jakiś system filozoficzno-duchowy, jakiś, no konkretny. Ale chodzi o to, że gościem był mężczyzna, który reprezentuje ten nurt, natomiast cały odcinek był po prostu taką bardzo, bardzo ciekawą rozmową duchową i to, co ja z niego wyniosłam, a uważam, że to był odcinek, który bardzo na mnie wpłynął, to kilka rzeczy, o których Wam szybciutko powiem. Pierwsza rzecz to jest to, żeby robić rzeczy w swoim życiu z pewnością, czyli nie kierować się lękiem, czyli tylko kierować się pewnością, niezależnie od tego, po co idziecie, po prostu być pewnymi, bo kiedy działamy z pozycji lęku, ta rzecz, z którą wchodzimy w interakcję, ma z założenia zalepić jakąś dziurę w nas.
ma z założenia nam coś dać. Czyli my jesteśmy w takim trybie brania, 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 jeszcze w dodatku o podłożu takim lękowym. Natomiast kiedy wchodzimy z pewnością, my stawiamy się w jakiejś sytuacji, w jakiejś interakcji z miejsca dawania, a naszym przeznaczeniem, jakby naszym docelowym stanem, do którego dążymy, jest móc dawać w swoim życiu, być na tyle spełnionym, to też jest bardzo ważne, być na tyle pełnym w środku, żeby w zderzeniu ze światem zewnętrznym po prostu móc służyć. Jeżeli to jest too much, jeżeli to nie ma sensu, wybaczcie, idziemy dalej. No jeszcze jest taka jedna mała rzecz z tego podcastu, dodam Wam, że cokolwiek, o czymkolwiek marzysz, czegokolwiek pragniesz, pomyśl sobie, że możesz mieć tę rzecz w każdej chwili i po prostu odpuść. Możesz, to jest dostępne dla Ciebie w każdej chwili. Dobra, idę dalej. Idę dalej. Po więcej zapraszam do rozmowy z Asią Łużyńską. Po więcej tego typu rozkmin, teraz był w poniedziałek odcinek, kolejny będzie nie w ten poniedziałek, tylko w następny, więc tam tego typu rozważań nie zabraknie. Idziemy dalej. Kolejny podcast, który też bardzo polecam, to jest On Purpose with Jay Shetty. Polecałam go milion tysięcy razy. Podcast jest tytułowany Which Relationships to Invest in and Wish to Let Go Of. Jest to odcinek o transformowaniu się relacji i przyjaźni w naszym życiu. On tam mówi bardzo fajnie, że ludzie, którzy są w naszym życiu, są w tym życiu for a season, for a reason or for a lifetime. Czyli są na jakiś okres, są z jakiegoś konkretnego powodu albo są na całe życie i warto sobie w ten sposób do tego podchodzić, że te przyjaźnie, te relacje przychodzą i odchodzą, dlatego że czasami mają być tylko na jakiś określony moment w naszym życiu, czasami mają nas czegoś konkretnego nauczyć, a inne są w różnych formach, ale przez całe nasze życie. Kolejna rzecz z tego odcinka, którą wyniosłam, to to, że jak ważny jest kontakt jeden na jeden z drugim człowiekiem. Ja o tym wiem bardzo dobrze, bo ja kocham kontakt jeden na jeden i mam wrażenie, że przez wiele lat tylko taki kontakt miałam z ludźmi. Mniej więcej brakowało tego kontaktu w grupie, ale też często spotykamy się właśnie w grupie z jakimiś znajomymi, których mamy od lat. Często żyjemy starymi wspomnieniami, sentymentami, które mamy między sobą, wspominamy dawne czasy, a nie mamy tego prawdziwego połączenia jeden na jeden, więc to też jest jakaś taka rzecz, o której warto pamiętać. I jeszcze jedna notatka, którą sobie tutaj zanotowałam, to prowadzenie z ludźmi bardzo szczerych rozmów bez oczekiwań, rozmów, w których jednocześnie stawiamy granice, ale też nie boimy się konfrontować swojej prawdy, nie oczekując, że ta osoba zareaguje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I że zrozumie to, z jakiego miejsca wychodzimy i że możliwe, że ta relacja nie pójdzie dalej i nie będzie się rozwijała, tylko taka rozmowa, takie starcie. Te relacje po prostu w jakiś sposób wycieszy się, czy zakończy. I ostatni odcinek, bardzo fajny, króciutki, to jest też podcast, którego słucham na co dzień, to jest The Skinny Confidential Podcast i to jest solowy odcinek prowadzącego Michaela. Prowadzi to para, małżeństwo Lauren i Michael Bostick. I Michael zrobił odcinek o tym how to turn, właśnie zapisałam tytuł, how to turn envy into admiration, nie wiem, czy to jest dokładny tytuł, ale wszystko macie podlinkowane, czyli jak zawiść zamienić w podziw, czyli w jaki sposób, kiedy patrzymy na osobę, która ma coś, czego my pragniemy, nie czuć tego dyskomfortu i zazdrości, albo właśnie nawet zawiści wobec tej osoby, tylko spojrzeć na tę osobę z podziwem, zastanowić się, wow, jak ona do tego doszła, to jest niesamowite, to jest wspaniałe, ona pokazuje mi, że to jest możliwe, to jest jakby pierwsza rzecz. I druga fajna rzecz, o której mówi ta osoba, to jest to, żeby spojrzeć na tego człowieka, któremu zazdrościmy, z szerszej perspektywy i zadać sobie pytanie, okej, dobra, chciałabym mieć taką karierę jak ta osoba, ale czy ta osoba w sferze relacji z ludźmi, swojego czasu wolnego, odpoczynku, też mi odpowiada, czy zamieniłbym się z tą osobą na całe życie. Bo czasami my właśnie bardzo tunelowo podchodzimy do drugiego człowieka, podziwiamy kogoś za jego na przykład, nie wiem, sylwetkę albo za jego związek, ale nie patrzymy na to, że są też inne aspekty życia, które może niekoniecznie są czymś do pozazdroszczenia. No i właśnie pytanie, czy chcemy wziąć tego człowieka z całym pakietem i się z nim zamienić. Więc kolejna rzecz do rozkminki. Lubię ten odcinek, bardzo lubię ten odcinek, to był dobry miesiąc, jak widać. I na koniec dwa filmy i jeszcze jeden bonus. Dobra, pierwszy film, moi drodzy, to jest film nominowany do Oscara, to jest film Anatomia upadku, Anatomy of the Fall. Film wspaniały, polecam naprawdę każdemu. Film, który trwał 2,5 godziny i mi się nie dłużył, a ja ostatnio narzekałam, że te filmy są ostatnio za długie. Więc nie wiem, jak to się stało, moi drodzy. Opis z Filmwebu, klasycznie. Mężczyzna upada z wysokości i ginie. Czy jego żona jest za to odpowiedzialna?
spoko opis, powiem Wam, naprawdę spoko opis. Jest to film francuski z 2023 roku, jest w połowie po angielsku, w połowie po francusku, można powiedzieć. Reżyserką jest Justine Triet, a rolę główną odgrywa Sandra Hüller, raczej Sandra Hüller, która jest Niemką i która była nominowana za dwie role, za to i za Strefę interesów, a film dostał Oscara za scenariusz. Świetny, świetny, świetny film. Po raz kolejny przypomnienie o tym, jak filmy przynoszą nas do innego świata, jak wspaniale pomagają nam przeżywać różne emocje, zmienić perspektywę na swoje życie i po prostu, nie wiem, pokazać nam, że można na chwilę być częścią zupełnie innej rzeczywistości. Ta rzeczywistość jest dosyć straszna, to jest raczej to jest thriller psychologiczny, ale bardzo Wam polecam. Jestem bardzo ciekawa waszych wrażeń. Nie chcę nic zdradzać. Uważam, że na każdym poziomie ten film jest po prostu genialny. I jeszcze jeden film. Jest to film, który został skrytykowany przez większość ludzi, więc jestem bardzo ciekawa, co Wy na to. Ale mi się bardzo podobał. Oglądałam go w samolocie i był super. Jest to film Priscilla, reżyserii Sophie Coppoli, USA 2023. No i w rolach głównych jest Kaylee Spiney, nie wiem jak się czyta jej nazwisko, i Jacob Elordi. I nie ukrywam, dla Jacoba obejrzałam ten film. Jacob powoli zajmuje miejsce Timothy'ego Chalamet w moim życiu. Opis filmu brzmi: nastoletnia Priscilla poznaje gwiazdę rocka i zostaje jego żoną. Chodzi oczywiście o Priscilla Presley i o Elvisa Presleya, więc jest to film o Priscilli i jej relacji z Jacobem Elordi. Maybe. Z Elvisem. Mi się ten film podobał, był bardzo fajny, na pewno estetycznie. Podobał mi się klimat tego filmu, podobały mi się kostiumy. Niesamowita gra aktorska, szczególnie Priscilli, ale no nie ukrywam, że po prostu miło było popatrzeć na Jacoba Elordi i ja nie będę tutaj ukrywać, że miałam jakiś wyższy cel tego filmu. To jest film na podstawie książki, którą napisała Priscilla, ona jest jego współproducentką, zatem jest on zapewne tendencyjny, ale uważam, że takie pokazanie króla muzyki było potrzebne, było dla mnie bardzo ciekawe, pomimo że oglądałam Elvisa, film z Austinem Butlerem, to tam wiedziałam o problemach, jakie miał Elvis ze sobą, natomiast tutaj pokazało nam to, jak trudną był osobą do bycia w relacji i jak chore relacje budował w swoim życiu. Więc jestem znowu ciekawa bardzo Waszych wrażeń, czy oglądaliście. I na koniec jeszcze jedna rzecz, moi mini. Powiedziałam, że ładne kostiumy, więc zrobię płynne przejście i na koniec jeszcze taki mini kącik beauty. Chciałam Wam polecić perfumy, które możecie zrobić sobie sami. Ja po raz pierwszy w życiu marzyłam o tym od lat. Zrobiłam swoje perfumy. Nie do końca swoje, bo robiłyśmy je w trójkę na warsztatach z koleżankami. I każdy z nas rzucał jakieś inne hasło i finalnie stworzyły się perfumy, które nam się wszystkim podobały i postanowiłyśmy, chciałam powiedzieć, je zjeść, nie, sobie je zrobić. I są to perfumy z MO61, to jest perfumeria i też właśnie takiej perfumeria chyba, tak? I perfumiarz w Warszawie i po prostu dla mnie możliwość stworzenia zapachu, ale też noszenia zapachu, który jest taki tak bardzo osobisty, jest czymś bardzo wyjątkowym i mówię o tym też dlatego, że ja mam taką zasadę, którą odkryłam w praktyce, że zebrałam parę razy różne perfumy, jakieś próbki, wiecie, na wyjazdy i próbowałam, wąchałam te próbki potem po jakimś czasie i ten zapach automatycznie przenosił mnie do miejsca, w którym używałam tych perfum, więc postanowiłam intencjonalnie wziąć te perfumy do Australii, żeby ten zapach kojarzył mi się z Australią. Szkoda, że zostało mi pół flakonu, nie wiem, gdzie będę go używać, ale nie wiem, czy zdążę wrócić do Australii, zanim one zwietrzeją. W każdym razie polecam Wam sobie po prostu właśnie nawet próbki brać na wyjazdy, bo wtedy zamykacie w tym flakonie swoje wspomnienia i możecie się przenieść w czasie i przenieść się, w ogóle przeteleportować. Kochani, kończę, dlatego że zamarzam i skończyła się moja lista inspiracji. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam. Możecie też wcisnąć ten dzwoneczek, żeby mieć zawsze powiadomienia o tym, że mój nowy odcinek się ukazał. W podcaście co dzień coś nowego, raz seria Jak żyć, o tym jak żyje się w różnych miejscach na świecie, raz seria Na dwa głosy z bardzo szczerymi rozmowami bez planu. Tutaj co tydzień
coś nowego, napiszcie mi koniecznie w komentarzach pytania do Q&A o Australii, o Foodbooku i też na wiele innych tematów, co Was interesuje. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną z powrotem na YouTubie i do zobaczenia.